Siema, ziomki, ziomale, witam Xantara na kanale. Sorry za tę przeźroczystą koszulkę, trochę czoło mi też jest przeźroczyste. To dlatego, że green screen jest zielony, farma w grze jest cała zielona i to się odbija i też jak ustawiam to nie do końca. Dobra, i w tym filmie przedstawię aktualizację! Czyli była aktualizacja. Smażalnia naleśników już w sprzedaży. Czy możesz wymarzyć sobie lepsze śniadanie niż stosik pysznych naleśników? Karmelowe, czekoladowe, jagodowe. Wszystkie smaki świata, jakie są twoje ulubione? Uwaga! Smażalnia naleśników będzie dostępna na zawsze w sklepie maszyny. Smażalnię naleśników można umieścić tylko na nadmorskiej farmie. Czyli na tej głównej farmie tutaj. Dobra. I przechodzimy w sklep kup teraz. I mamy smażalnię naleśników za 16 dukatów. Ja mam 41, tak więc kupuję sobie. Proszę bardzo. Będzie można... Za to, że to jest za dukaty. Czekajcie. Chyba nie zabierze mi tu grządek, nie? To nie jest duża maszyna. Tak jak wszystkie. Stawiam. Pięknie. Dukaciki wydane. Zostało mi 25 dukatów. I zobaczmy, co tutaj ta maszyna potrafi. Są naleśniki karmelowe, serowe, czekoladowe, malinowe, jagodowe i tęczowe. O, ciekawe, tęczowe. I potrzeba tęczowy owoc, mąkę pszenną. Jagody oczywiście, maliny. Tutaj też problem, jak ktoś ma mało z czekoladowych, ja mam dużo akurat. Serowe, no to o, ser bawoli. Tak pomyślałbym, że ser mleczny, ale ser bawoli. W sumie bardziej pasuje bawoli, nie? Taki bardziej żółty. No i tutaj karmelowe, to wiadomo, że karmel, nie? No i robimy to. Oczywiście posprawdzamy sobie ceny. Tak więc, tak. A ciekawe, czy palcem można strzelić w to. Tak, można spokojnie palcem strzelić w tą maszynę. Zresztą we wszystkie chyba można palcem, nie? Ciekawe, czy można strzelić technologią maszyn. Tak, technologią maszyn też można strzelić. Fajnie, fajnie, fajnie. I przy okazji wypadają tutaj różnego rodzaju naleśniczki, jak widać. No i zobaczę jeszcze, jakich naleśników tutaj nie mam. Wyprodukuję troszeczkę i zobaczymy, jak one na targu schodzą. Nie? I czy to są rzeczy za dukaty? Znaczy nie, czy to są tak jakby dukatowe rzeczy plus 400? Że limitowane, czy to są rzeczy, rozumiecie, normalnie na sprzedaż za plus 50 albo plus 100. Plus 400 to są limitowane co godzinę i cena jest wyższa, nie? Rozumiecie. No i zrobię naleśniki tęczowe. Myślę, że tęczowe będą miały małą cenę, bo wszystkie owoce z drzew ogólnie mają niską cenę. No i tak. Teraz tak, tutaj trzeba wpisać nal. No i po prostu wychodzą naleśniczki. Nie wiem, czy to są wszystkie, które wyprodukowałem, bo mi się wydaje, że mało. Ale jest karmelowy. Niech będzie po jednym, będę patrzył, bo nie mam 10. Ale... Tak, to jest limitowane. To jest sprzedaż plus 400. Tu mamy jedna sztuka za 2670. Za malinowe jedna sztuka. No to trochę tanio. Tutaj jagodowe jedna sztuka plus 400, 870, słabiutko. Tutaj jedna sztuka też słabiutko. Czekoladowe też słabiutko. Tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5, 5, 5, 5, 5. A ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery,
5, 6. Wszystkie zrobiłem. Naleśniki. A, tęczowych nie odebrałem. Widzicie, tęczowych nie odebrałem, tylko to jest tęczowe drzewo potrzebne jest do tego. Tak, i jak widać, najbardziej opłaca się z tego wszystkiego chyba robić karmelowe. Karmel schodzi najlepiej. Dobra, jeszcze raz wpiszę nal. Ojoj, klawiatura mi uciekła, bo coś mi się nacisnęło. Naleśniczki i to schodzi na słabiutko. Czyli tak karmelowy, jakby ktoś chciał zarabiać na naleśniczkach, to sobie robi karmel i sprzedaje naleśniczki karmelowej. No a jeśli sprzedam tego po 10 sztuk, no to całkiem przyzwoity zarobek. Jak już tutaj 4 sztuki dałem 10 tysięcy, nie? 5, 10... Niełatwo policzyć. 26 700. No to... Całkiem przyzwoity zarobek. Chociaż osobiście polecam kupić na kurorcie parasol maszynę, jeśli ktoś chce zarabiać. Tylko trzeba mieć też produkty z kopalni. Złoża żelaza, tak? No. A tak w ogóle przy okazji, jak już nagrywam, to tutaj jest evencik z pieskiem i powiem wam, pierwszy dzień słabiutko, drugi dzień jeszcze gorzej. Trzeci dzień, no cofnęło mnie 3 razy, też tak podobnie. Najpierw miałem kratkę do przodu, do tyłu, kratkę do przodu, do tyłu, bo na taką kratkę do tyłu trafia. Później miałem, no 3 razy mnie cofnęło, kurczę, na wczoraj i przedwczoraj, a dzisiaj masakra. Ciągle misję dostaję i jak widać, nie widać, ale jestem już na tym, na półmetku. Czekajcie, ja sobie to przyspieszę. Tutaj, a to już nie muszę przyspieszać, to już się zrobiło. Wołowina się już zrobiła. I tu mogę odebrać. I teraz widać, że już jestem na 15 okrążeniu. Jeszcze mam 9 kostek i nie mogę zużyć tych kostek, bo ciągle misję dostaję. Fajnie, tu jest awatarek z pieskiem. Super. I 18 wbiję na 100%, bo jeszcze jest cały... Jutro jeszcze 8 kostek dostanę, a tu jeszcze mam 9, a pójdę sobie, zobaczymy co dostanę. A, 15 niezielonych żetonów, a co to może być? 5. O, znowu misja, jejku. Bochenka chleb żytni, no proszę bardzo. Ile to było? 20. Tak, 20. No to sobie nastawię i się będzie robił. Super, bardzo mi się podoba dzisiejszy dzień. Tak to się robi, super, i że aż się chce. A naprawdę, widzowie z Discord wiedzą, że marudziłem, że mi idzie beznadziejnie, nie? Tak beznadziejnie, że już myślałem, że nie dojdę do tego końca, a tu okazuje się, że i będę daleko za tym eventem, do przodu. 18 okrążeń zrobię jeszcze więcej, nie? Bo dzisiaj to jest pięknie. No, i oczywiście tyle, dziękuję. Za oglądanie, nie będę przedłużał. W sumie to by mi się opłacało nagrać filmik ponad 10 minut, bo wtedy mogę sobie jeszcze edytować reklamę, na przykład dodać w 4 minucie, w 8 minucie reklamę edytować. Jeśli film ma poniżej 10 minut, to nie mogę tego robić. Ale oczywiście tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Pamiętajcie o daniu łapeczkę pod filmem, o zasubskrybowaniu, jak jeszcze nie zasubskrybowałeś. I trzymajcie się, pozdrawiam. Pa, pa. Tu. Cześć, pa, pa.